Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Jak Polacy budowali w Orient, którego organizatorem jest przystanek Historia Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Ja nazywam się Karyna Olszowska i mam przyjemność prowadzić ten cykl debat. Dzisiaj porozmawiamy o Polakach w Azerbejdżanie. Moim dzisiejszym gościem jest dr Shahla Kazimowa z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, witamy serdecznie. Witam panią, witam państwa. Tym bardziej się cieszę, że właśnie z panią będę mogła porozmawiać o tych Polakach w Azerbejdżanie i o przybyszach z Azerbejdżanu w Polsce. I na początek chciałabym to tak trochę chronologicznie ułożyć, bo wiem, że tego jest sporo. Jest o czym mówić, jest o czym pamiętać. I chciałabym na początek zapytać o, czy Polacy w ogóle byli w Azerbejdżanie, czy przyczynili się do budowy w Azerbejdżanu, ale mam na myśli ten taki okres zesłań, kiedy Polski nie było na mapach i kiedy te wycieczki do Azerbejdżanu w cudzysłowie były tak jakby przymusowe. Czy wtedy już Polacy dojechali do Azerbejdżanu, na terytorium Azerbejdżanu i czy się jakoś przyczynili w budowanie tej historii? Dziękuję bardzo za pytanie, ale ja bym powiedziała tak, te kontakty były zanim jeszcze Polska jakby utraciła swoją niepodległość i te kontakty, jeżeli mówimy o nich, były zarówno między narodami, jak i państwami, ale też pomiędzy jednostkami, które trafiali na Kaukaz, w tym do Azerbejdżanu w sposób losowy, to znaczy to byli wojskowi, naukowcy, czy aptekarze, lekarze, inżynierowie, prawda? Więc różne grupy. I jeżeli mówimy chronologicznie, ja bym tutaj też bardzo dużą grupę stanowili duchowni, misjonarze. Ja bym zaczęła od tego, że przede wszystkim, jeżeli mówimy o tych wcześniejszym okresie, to kontakty były, jakby wynikały z potrzeb gospodarczo-handlowych Rzeczpospolitej Polskiej. I przede wszystkim tutaj z Azerbejdżanu do Polski były przywożone takie towary jak imbir, szafran, wino, rodzynki, czy na przykład koni wierzchowne, zwane karabachski. To jest właśnie też jest ciekawe, bo obecnie w Azerbejdżanie ta rasa już nie istnieje, tych koni. I z tego, co wiem, ostatnio władze próbują tą rasę odzyskać, więc może ta współpraca też z Polski, bo historycznie wiemy, że to konie były sprowadzane w ogóle do różnych krajów europejskich, w tym również do Polski. Ślady Azerbejdżanu można również odnaleźć zarówno w takich dworach polskich. I bardzo często, zarówno jak chodzę do muzeum, czy w takich szlachetnych dworach, widać i pod taką nazwą występują jako kaukaskie, tak? Czy ogólne, czy albo perskie. Też tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że od razu jakby gdy mówimy o Azerbejdżanie, mamy na myśli my jako osoby z Azerbejdżanu trochę szersze pojęcie, czyli nie tylko polityczne do Republiki Azerbejdżanu, ale też do ziem, gdzie jakby mieszkają etnicznie Azerbejdżanie. To mam na myśli, prawda? To jest czyli północne zachodniej prowincji Iranu. Krótko mówiąc, na przykład były kontakty z Tebrizem, z Ardebilem i to też warto uwzględnić. I to jest ciekawe, że jeszcze przepraszam, co Azerbejdżan, czy no wtedy wiadomo, gdy mówiąc o Azerbejdżan dla słuchaczy, dla uproszczenie tak mówię, gdyż te ziemie wchodzili w skład różnych państw i imperiów. Co sprowadzano do ziem azerbejdżańskich z Polski? Przede wszystkim zegarki. Myślę, że na wschodzie takim produktem zachodnim, to były zegarki, więc w Azerbejdżanie tak samo. No i różne towary użytku domowego takiego typu. Też jakby to zapotrzebowanie handlowe, gospodarcze też wynikało z takiej mody orientalnej, jak pani wie, która panowała na polskim dworze, zarówno za czasów Jana III Sobieskiego, czy innych władców, mamy prawda? Mamy też stroje szlajskie, prawda? Tak, tak jest. I właśnie te materiały były ściągane. Nawet w historii mamy tak udokumentowane, że było przedstawicielstwo polskie w Azerbejdżanie za czasów Jana Kazimierza, gdy było, mieli właśnie te przedstawiciele handlowe badać, prawda? Jakie są możliwości na rynku
na rynku. Co dotyczy takiego początku, gdy mówimy o stosunkach, jeżeli o państwa, no to datuje się to 1472 rok i to były kontakty pomiędzy państwem Argoinlu. Od razu zaznaczę, że dlaczego, bo to było konfederacja plemion, prawda, Argoinlu, ale ponieważ uczestniczyli w etnogenezie narodu azerbejdżańskiego, to Azerbejdżan odwołuje się do państwowości również do państwa Argoinlu i w okresie takiej narastającej potęgi imperium czy dynastii Osmanów po prostu, te inne turkijskie plemiona szukali sojuszników, żeby przeciwstawić się tej fali. No i szukali między innymi na dworze Kazimierza Jagiellończyka. Z tego, co pisze polski historyk Baranowski, nic nie wynikło. Nawet Baranowski pisze, że takie były propozycje zawarcia związku małżeńskiego, tak? No niestety, czy stety, nie wiem, no w każdym razie nic z tego nie wyszło, ale odnotowane te kontakty. Późniejsze jeszcze, jak już zaznaczyłam, sporą grupę, która się zaznaczyła w budowaniu tych kontaktów i to jest bardzo ważne, to nie były tylko kontakty, jakby to powiedzieć, o tyle te handlowe, prawda, w interesie Polski, ale misjonarze i duchowni, którzy były wysyłani na Kaukaz w celu misyjnym, wiadomo, szerzenie religii. Warto, proszę Państwa, pamiętać, że w tych imperiach, gdzie było wyznanie muzułmańskiego, nie wolno było otwarcie szerzyć misji, więc stąd ci ludzie jakby działali w ukryciu, więc też to wymagało dużej odwagi z ich strony. Natomiast ja uważam, że my zawdzięczamy tym misjonarzom. Dlaczego? Po pierwsze, to były ludzie bardzo dobrze wykształceni, znali na pewno więcej niż trzy języki, czyli na przykład łacina, swój własny, prawda, polski, jeszcze w tym okresie francuski, a niektóry, o którym zaraz powiem jeszcze więcej. Więc pozostawili bardzo szeroki, obszerny materiał o sytuacji politycznej regionu, jak i o kulturze, obyczajach charakterystycznych dla Azerbejdżanu. Jeżeli pierwsze takie, no najwięcej jakby duchowne, którzy wyruszyli, byli Dominikani, natomiast w historii Azerbejdżanu i tutaj nawet od razu zaznaczę nie tylko Azerbejdżanu, ale również Iranu, jest jezuita Krusiński, który jakby nie tylko opisał relacje persko-afgańskie, czy właśnie te sprawy polityczne, ale też ogromny zostawił materiał dla etnografii Azerbejdżanu, naprawdę. I mało tego, że spisał, to on jeszcze to przyłożył na angielski, niemiecki, francuski i język turecki. To też jest dosyć istotne. Turecki osmański. Tak, dziękuję Pani bardzo za to, bo w Polsce jako przedstawiciel narodu azerbejdżańskiego staram się używać jednak tego słowa turkijski, tak, ze względu na to, że jednak w obiegu zarówno publicystycznym, jak i naukowym, ale też i społecznym, prawda, jak się mówi Turcy, turecki, to od razu kojarzy się jakby naród i język w odniesieniu do osmańskiej Turcji, czy dzisiejszej Turcji. Natomiast warto pamiętać, że inne narody, prawda, tutaj nie chodzi tylko o Azerbejdżan. Turkijski, a nie turecki. Zgadza się, tak. Ja tylko dodam sobie, jeszcze pozwolę. Mówiliśmy o nawiązaniu relacji między właśnie Azerbejdżanem a Polską. I to jest, się bardzo też składa z nawiązaniem relacji między Polską a Imperium Osmańskim, dlatego że to jest 1414, tylko przypomnę, więc tutaj też mamy ten sam okres prawie, że to 50 lat różnicy. Tak, bo to ten okres był związany z rosnącą potęgą i obecnością w Turków już po części europejskiej. I stąd to wynikało. Poza, jak już wspomniałam, duchownymi, czy Tadeuszem Krusińskim, którego wspomniałam, warto też oczywiście zaznaczyć, że ten okres takich najbardziej intensywnych stosunków, prawda, niesporadycznych, intensywnych, to jest oczywiście XVIII wiek z wiadomych przyczyn, czyli rozbiór
Rzeczpospolitej Polskiej oraz kolonizacja Kaukazu, w tym włączenie hanatów, czyli księstw azerbejdżańskich w skład Imperium Rosyjskiego. I od tego momentu, szczególnie to są lata 20-30, gdzie jest napływ Polaków, którzy byli zsyłani na Kaukaz, też szczególnie to w XIX wieku to widzimy, to się zaczyna, przepraszam, bo trochę na skrót poszłam, miałam na myśli lata 20-30 XIX wieku. To są po pierwsze, byli żołnierze, które były odsyłane do odbycia służby na Kaukazie, w tym Azerbejdżanu, oraz ta młodzież niepodległościowa, krótko mówiąc, zesłańcy polityczni, którzy byli tam jako do batalionów wysyłani, ponieważ w tym okresie Rosja prowadziła na Kaukazie wojny. To był po prostu niebezpieczny teren i stąd po prostu niewygodnych politycznie właśnie wysyłali na Kaukaz do Azerbejdżanu. I według szacunków profesora Chodowskiego, który dokładnie przejrzał się tym relacjom, on podaje liczbę, że po powstaniu listopadowym 9100 osób zostało zesłanych, z nich 1/3 przypada na Azerbejdżan i głównie odbywali służby w dużych miastach, to znaczy Szamach, Guba, Baku to jest inny temat. Do Baku głównie, właśnie to też, już to jest okres końca XIX wieku, to byli ci, którzy dobrowolnie przyjeżdżali. I zaraz do tego powiemy za chwilę, najpierw o tych, którzy zostali zesłani. Do zesłani, tak. I wśród zesłanych ludzi też uważam, że to wzbogacili azerbejdżańską kulturę, dlatego że wśród nich byli bardzo dobrze wykształceni ludzie, prawda? Zresztą ta młodzież w duchu narodowym wychowana, była dobrze wykształcona i pozostawili po prostu swoje obserwacje. Później wracając na przykład we Lwowie czy w innych miastach polskich, publikowali, drukowali swoje wspomnienie i dam przykład ze swojego doświadczenia. Gdy, nie wiem, parę miesięcy temu pisałam o obyczajowości weselnej w Azerbejdżanie, niestety narody tureckie mają bardzo bogato, czyli to nie chodzi o to niestety, że mają, chociaż że mają bardzo bogatą tradycję literatury ustnej, natomiast pisana ona dochodzi później. Z tego, co wynika, gdy chcemy sięgnąć do pewnych takich dokumentów z okresów wcześniejszego niż koniec XIX wieku, no to mamy problem. I ja na przykład skorzystałam z pracy polskiego autora, prawda, etnografa Gralewskiego, który po przybyciu, tak jak on to nazwał, 12 lat niewoli na Kaukazie, zostawił naprawdę bardzo obszerny materiał, zarówno o Polakach, którzy tam byli, jak i o kulturze, obyczajach, po prostu o ludziach, tak? I stąd, no, jak już zaznaczyłam, jakby zostawili opis i wzbogacają etnografię Azerbejdżanu. Ponadto też byli tak zwane pisarze, poeci grupy kaukaskiej, tak są w literaturze określane. No tutaj pierwszy, jakby, kto przychodzi do głowy, był Tadeusz Łada Zabłocki. On przyczynił się do popularyzacji, uważam, azerbejdżańskiej literatury, gdyż tłumaczył. Prawda? I azerbejdżańską literaturę, albo Strutyński, czy Butow Andrzejowicz. Moglibyśmy wymieniać te imiona zesłańców, które, jak już zaznaczyłam, prócz tej swojej działalności politycznej czy wojskowej, przyczyniali się do badania folkloru Azerbejdżanu i przede wszystkim, już jeszcze raz to jest bardzo istotne, popularyzacja. To znaczy, oni wydawali to za granicą. I też z takich osób, które uważa się za pionera orientalistyki i takiego, ja myślę, że każdy student naturkologii go zna, to jest Aleksander Hoćko, prawda, który rozpoczął pracę w 1829 roku jako konsul tłumacz w konsulacie, tak, w Tebrizie. Później on był przeniesiony oczywiście do innego, do resztu, ale właśnie Hoćko spisał legendy i pieśni azerbejdżańskich aszugów. Aszugi to są takie ludowe wędrowni pieśniarzy, gawędziarzy i to jest bardzo istotne, bo
On to hobbystycznie robił, przez to, że spisał, wiemy już tą, spisał, przyłożył na angielski i wydał w Londynie i dzisiaj azerbejdżańscy badacze, którzy się zajmują eposem Koroglu, to jest epos, który znany nie tylko w Azerbejdżanie, ale już w Turcji i w Azji Środkowej, ale na przykład my właśnie jako Azerbejdżanie, gdy chcemy badać właśnie tą azerbejdżańską wersję, bo oni się różnią zarówno motywami, jak i elementami, no to właśnie odwołujemy się do tej pracy Chodźko. No ale też nie tylko jakby, mnie akurat strefa jest bliska, prawda, literatura i etnografia, ale Polacy odegrali niezastąpioną rolę również w, chociażby w geodezji, czy w rozpoznaniu różnych gatunków, nieznanych gatunków flory i fauny na Kaukazie, prawda? I to też jest bardzo ważne o tym wiedzieć. Więc jakby bez tych ludzi nie wiedzielibyśmy, prawda, o tych, o wielu rzeczach my, nawet ja mówię my, Azerbejdżanie. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, z czego uważam, że Polacy powinni być dumni, bo część z nich też, nie ukrywam, że były wysyłani dla ugruntowania rzeczywistości jako po kolonizacji rosyjskiej, prawda, tam się działa, czyli reprezentowali, innymi słowy, urząd carski, jako urzędnicy, no ale ja nawet podczas mojej obrony, pamiętam, świętej pamięci promotor Tadeusz Świętochowski mnie spytał, czy pani nie uważa, że Polacy się przyczyniali do jakby rusyfikacji. Ja powiedziałam, że nie, dlatego że oni tak naprawdę przyczyniali się do rozwoju. Do rozwoju nauki, do rozwoju, za chwilę, no może przejdziemy do tych architektów, bo nie chcę jakby wszystko mieszać, tak, żeby wszystko było tak chronologicznie, ale jaki by okres, jaką bądź dziedzinę nie omawiali udziału Polaków, no rzeczywiście oni przyczyniali się do rozwoju cywilizacyjnego. Ja nie mówię wszyscy, tutaj też, żeby była jasność, Polacy, taka informacja też ze statystyki, stanowili obok Niemców najwyższy odsetek wykształconych ludzi był wśród Polaków, tak? Więc to są fakty. Natomiast też byli ludzie, przejeżdżali na przykład w przemyśle rafineryjnym głównie, to trudnili jako fizyczni robotnicy, taki też byli. Ale jeżeli mówimy, jak mówię, do takich osiągnięć, chociażby do powstania map na Kaukazie. Mam nadzieję, że część słuchaczy była na Kaukazie, czy życzy to, że będą. No, to relief Kaukazu nie jest prosty, więc naprawdę, że te pierwsze na przykład badanie geodezyjne, czy chociażby mierzenie poziomu wód Morza Kaspijskiego dokonali Polacy, to są fakty. Czy budowanie tak zwanej dróg, Boże, ona w historii chyba się nazywa, Wlady Kawkaska. No w każdym razie chodziło o połączenie Kaukazu z tą częścią rosyjską. No tutaj bracia Kierbiedziowie to kierowali wręcz i też Stanisław Kierbiedź, Polak, nie tylko kierował tymi pracami, ale jako innowacyjny wykorzystał beton i jeszcze taki materiał, że żelazo-beton, czy jak mogę się mylić. No ale w każdym razie to jak na owe czasy, XIX wiek, dosyć innowacyjne rozwiązanie przy budowie kolei. Chciałabym zapytać tak w ramach na razie jeszcze wtrętu, bo w Polsce często się mówi Azerowie, pani mówi Azerbejdżanie. Dlaczego? Jak pani mogła po prostu naszym słuchaczom wytłumaczyć, bo ja wiem, ale myślę, że większość jednak osób w Polsce nie wie. Oficjalnie nazwa narodu obecnie jest Azerbejdżanie, bo pochodzi od nazwy regionu. To znaczy w Azerbejdżanie Azer to jest taką formę nieprzyjętą, a wręcz w zależności od regionu, tak, niektórzy mogą się czuć sobie urażeni. No, z tym, że chciałabym nawet w Polsce słuchać czasami, ja sama się spotkałam z taką uwagą, że co pani mówi, Azerowie to jest wymarły lud irański. Tutaj chciałabym uspokoić tych, którzy bardziej się czują Azerami niż Azerowie, że termin Azerowie już używali sami Azerbejdżanie też w odniesieniu zarówno do
generalnie tak naprawdę w momencie powstania nacjonalizmu azerbejdżańskiego określenie było Azerbejdżan Türkleri, czyli Ciurcy, nie Turcy, a Ciurcy, tak jakby, Azerbejdżańscy, ale też stosowali nazwę Azeri. I stąd na przykład w południowym, czyli irańskim Azerbejdżanie, gdyby pani spytała jakąś tam osobę, kim jesteś etniczny, to powie, jestem Turkiem, a Azeri Türkiem. Mm-hmm. Bo wcześniej było Türkiem, ale ponieważ tam Kaszkajowie i inne narody, to określałem sobie Azeri Türkiem. Czyli odpowiadając na pani pytanie, moim zdaniem to nie jest żaden błąd mówienia Azeri, bo to jest już juzus, który wszedł i jeszcze raz podkreślam do krytyków tego juzusu, nie przez Polaków, nie przez Zachód, ale sami Azerbejdżanie, Azerowie, jak najbardziej korzystali z tego terminu. Natomiast jakby oficjalna już nazwa narodu, narodowości, może tak, została określona jako Azerbejdżanie. Dziękuję. To była jako taka ciekawostka, myślę, dla słuchaczy, bo myślę, że wiele osób tego nie wie. Teraz chciałabym dalej chronologicznie wrócić do naszej rozmowy i zapytać o tych Polaków, którzy przyjeżdżali już dobrowolnie, czyli o tych architektów, o nauczycieli. Czy tacy, znaczy wiem, że byli, ale jak duży wkład mieli w budowanie tego, co teraz mamy w Azerbejdżanie, albo tego, co było? Gdybym miała pokazać kres, mniej więcej oczywiście, to się nie da pokazać, że to było w jednym roku, prawda? Ale gdybym miała pokazać, kiedy Polacy, powiem tak, przestaną, od zesłańców przechodzimy do emigracji zarobkowej, to tak nazwijmy, to jest mniej więcej lata 18-19 wieku, gdy na podstawie jakby dekretu carskiego, ukazu, Polacy mogli wracać z zesłania. I wtedy też na przykład następuje bardzo duży odpływ Polaków z terytorium Azerbejdżanu. Natomiast, jak już zaznaczyłam, po tym, czyli nazwijmy to lata 90. XIX wieku i początek XX, Polacy przejeżdżają dobrowolnie. I dlaczego? No, żeby mniej więcej słuchacze zrozumieli, jakie były tam stosunki zarobkowe. W Baku, który początek, jak się zaczęłam, XX wieku, to jest bardzo intensywnie, szybko rozwijający się rynek pracy. I zarobki w Baku były mniej więcej 2400 rubli. W owym czasie to były ogromne pieniądze, a w innych dużych miastach imperium szacujemy na przykład na 1200. Proszę zauważyć, jaka była różnica, bardzo duża różnica. Stąd Polacy po prostu szukali tam pracy. Część z nich też, żeby była jasność, jak już zaznaczyłam, były wysyłane jako urzędnicy carscy, prawda? Na przykład różne były instytucje geodezyjne, czy jakieś takie, które prowadzili pomiary i stąd część to były urzędnicy, ale też część, na przykład lekarze, aptekarze, nauczycieli, czy część architektów oraz ludzi, którzy po prostu szukali fortuny, no to oni przejeżdżali oczywiście dobrowolnie. Taką grupę, która zostawiła naprawdę widoczny ślad i swoją pieczęć, bym nawet powiedziała, w myśli architektonicznej Azerbejdżanu, to są polskie architekci. I tak na swoich wykładach czasami mówię, jeżeli ktoś nawet słucha mnie, czy nas, przepraszam, z Ministerstwa Kultury mam taki pomysł. Uważam, że powinniśmy, ja też jako już obywatelka Polski uważam, polską młodzież wysyłać, żeby oni zobaczyli dzieła swoich rodaków. Niestety Warszawa po II wojnie światowej utraciła tą swoją tkankę, tak, tej polskiej architektonicznej, tą miejsce, ale to zachowało się w Baku. Oczywiście ona nie będzie taka sama. W dalszym ciągu jest. Ona nie jest taka sama, prawda, jak w Polsce, ale proszę mi wierzyć, że są takie ulice w Warszawie, na przykład jak ja czasami tak lubię Litewską, bo ona mi, wydaje mi się, że ja się znajduję jakby na ulicach tych głównych bakijskich, bo bardzo taki podobny styl kamienic. Dlaczego? No bo architekci wtedy też Polacy byli absolwentami renomowanych szkół, wtedy rosyjskich, przejeżdżali do Baku, budowali oczywiście i co zawdzięczamy, to trzeba mocno podkreślać, że też powiedziałam wtedy swojemu panu profesorowi a propos tej rosyfikacji, że Polacy dokonywali też pewnej syntezy
To znaczy, to nie było, nie wiem, budynek neogotycki w sensie takim klasycznym, ale były wplątywane elementy tej miejscowej architektury, prawda? To widać w łukach okien, czyli w ornamentach. I to zarówno są budynki, kamienice, jak już zaznaczyłam, ale też hale, dworce centralne. Czy dzisiaj, gdyby ktoś pojechał do Baku, takim miejscem turystycznym, na mapie turystycznej to jest Deptak, ale mało kto wie, że ten Deptak rozbudował Polak, prawda? Dlatego, że w ogóle przyłączenie do tej części zielonej, bo ona była wcześniej już, ten Deptak, że bulwar mam na myśli, on był, ale ta jego rozbudowa właśnie była dokonana przez polskiego architekta. I no, wśród tych architektów powinniśmy, my jako Azerbejdżanie oczywiście wymieniamy zawsze Józefa Gosławskiego, gdyż on też w ogóle ciekawa postać, bo przyjechał bodajże w 91 roku do Baku, był wysłany do Baku, miał budować cerkiew Aleksandra Niewskiego, najwyższy budynek w Baku miał być, ale on został i kontynuował swoją pracę jako główny architekt Baku. I później też wiadomo ściągał tych swoich znajomych, innych polskich architektów. Gosławski współpracował z magnatem naftowym azerbejdżańskim Tagijewem i stąd dzięki tej współpracy zarówno wille, jak i kamienice dla Tagijewa budował, ale też jakieś na przykład fabryki, czy no, jako kobieta też lubię to mówić, podkreślać, że pierwsza szkoła dla dziewcząt budowana przez, fundowana tak, przez azerbejdżańskiego mecenasa, właśnie tego Tagijewa, było powierzone Gosławskiemu. I to jest jego praca. W dalszym ciągu istnieje? Tak. W dalszym ciągu istnieje. Z takich, poza tym wizytówka każdego miasta jest ratusz. Ratusz też jest autorstwo Gosławskiego. Kolejnym kochanym architektem, który jest uwielbiany, no, też chcę być szczera, nie to, że każdy, prawda, mieszkańc Azerbejdżanu wie, że to, ale to są budynki, które stanowią takie perełka, tak? I to jest na przykład budynek Ismailija, zbudowany przez Józefa Płoszko. I Ismailija, ponieważ fundatorem był, Boże, żebym się nie pomyliła, zaraz przypomnę, ale pójdę dalej, Nagiew, tak, przepraszam, i jego syn miał na imię Ismail, był bardzo schorowany i on jako taką chciał podarować miastu budynek, gdzie by się mieścili takie organizacje charytatywne. I stąd Ismailija, jest przepiękny budynek, obecnie też się znajduje, w tym budynku znajdowała się redakcja gazety Açık Söz, to jest redakcja, organ prasowy Narodowej Partii Azerbejdżańskiej, Musawat, później jeszcze tam Parlament Azerbejdżański. To jest takie bardzo, jakby to powiedzieć, reprezentacyjne, bardzo, tak, reprezentacyjne, które mają duże znaczenie. No i też jest taka ciekawostka, że Płoszko również budował meczetę. To jest też takie nietypowe, bo generalnie w kulturze islamu jest tak, że no, meczety budowali muzułmanie, ale był tak lubiany, że miejscowi magnacie również dawali taki mecenat do budowy takich sakralnych budynków, ale też ważne jest, że Płoszko był autorem kościoła rzymskokatolickiego w Baku, którego naprawdę spokojnym takim sumieniem możemy nazwać polskim, dlatego, że po pierwsze parafia głównie się składała z Polaków, którzy byli dosyć liczni w owym okresie w Baku. Do Polonii za chwilę też wrócę. I ten kościół również był fundowany przez Polaków, przede wszystkim braci Rylskich. Fortunę zrobił ojciec Hipolit Rylski, zaczynał jako dróżnik kolejowy, ale później kupił działkę, która po eksploatacji ropy po prostu dała mu fortunę i on przeznaczył część tych pieniędzy oraz wybitny, uważam, dla nauki polskiej oraz niezastąpiony dla rozwoju przemysłu, przemysłu naftowego Azerbejdżanu,
Witold Zglenicki. Tych dwóch Polaków też fundowało ten kościół, a budował też go Polak. Przepiękny budynek w stylu też gotyckim, niestety zdetonowany w 1937 roku. To jest okres bardzo szalejącego ateizmu, takiej już ideologii ateizmu. I w tym okresie nie tylko kościoły, ale niestety sporo też meczetów albo zdetonowano, albo przeznaczono je na Magazyny, no i tak. No ale to też oczywiście niszczyło, więc ja mówię to z bólem serca, bo naprawdę jak oglądamy zdjęcie tego budynku, to byłoby kolejna atrakcja turystyczna naszego miasta. Obecnie, wybiegając na przykład, powiem, że żeby sprawiedliwości historyczne było zadość, tak się mówi, powstał kolejny kościół katolicki. To jest po wizycie papieża Jana Pawła II w Baku. Władze azerbejdżańskie oferowali działkę w centrum miasta. No ale proszę mi wybaczyć, jako też osoba, która się zajmuje, tak powiem, to początkiem XX wieku i generalnie kulturą, no to ja mam ogromny sentyment do tego kościoła, który niestety na jego miejsce, to jest też ironię losu, czy to, nie wiem, sarkazm, nie wiem jak to nazwać, zbudowano budynek na donom imienia Dzierżyńskiego. No to jest, też Polak, no ale... Ale trochę inny. Tak, wolałabym dzieła innych Polaków niż Dzierżyńskiego. Więc to a propos jeszcze Polonii dodam, póki jeszcze pamiętam. Polonia w Baku była dosyć liczna. Na pewno w samym Baku, według statystyk 1913 roku, powyżej 2000 na pewno. No i to oprócz tych inżynierów, jak już zaznaczyłam, naukowców, to też byli bardzo często nauczyciele, bo też dobrą renomą cieszyli się Polki jako nauczycielki, guwernantki, bo były uważane, że jako katoliczki są, jakby to powiedzieć, są morale, mają wysokie. Tak. I też oczywiście znali języki obce, więc te bogaci muzułmanie, ale nie tylko muzułmanie, Baku, to też trzeba otwarcie przyznać, początek XX wieku, to było bardzo kosmopolityczne, rozwijające. Zarówno, oczywiście, byli Rosjanie, byli Żydzi, bardzo dużo było Żydów, było dużo Ormian. I wśród tych grup też byli bogaci ludzie, którzy też zapraszali właśnie Polki jako właśnie nauczyciele do takich bogatych domów. I jeszcze do tych, jeżeli mówimy o Polakach, którzy nie musieli, ale byli w Azerbejdżanie, oczywiście warto tutaj omówić szczególnie Witolda Zglenickiego. W Azerbejdżanie jest określany jako mianem polskiego Nobla, ze względu na to, że on przybył do Baku, w ogóle miał kierować urzędem związany z oceną metali. To jest, konkretnie nie pamiętam, ale zapisał się w historii Azerbejdżanu jako osoba, która wypracowała mapę. On to hobbystycznie robił. Hobbystycznie powstają najlepsze rzeczy. Tak, bo proszę Pani, to wynikało z tego, że ci ludzie naprawdę byli dobrze wykształceni i ta jako inżynierowie czy geolodzy, czego trzeba przyznać, w azerbejdżańskim społeczeństwie brakowało. I on hobbystycznie, tak powiem, stworzył taką mapę 165 bodajże roponośnych działek i przedstawił to władzom. Poza tym też odkrył takie urządzenie, które miało zapobiec wynalazł takie urządzenie, które regulowało krzywiznę szyb, bo w owym czasie, czyli początek XX wieku, bardzo często dochodziło do pożarów na tych działkach roponośnych, więc też jakby to jest jedna praktyczna strona, ale bardzo by mi zależało, żeby Polacy zapamiętali go jako człowieka, który był jakby inicjatorem, ideologiem platform. Dzisiaj to, co prawda z Norwegii wiemy, ale pierwsza taką idea, żeby zdobywać ropę z dna morza, należała do Polaka Witolda Zglenickiego, o tym trzeba mówić.
mówić. On oczywiście to też zaprezentował, z tym, że za jego czasów jakby na Półwyspie Aprzyrońskim, na którym Baku się znajduje, ropa była tak łatwa, dostępna, że nie wymagało to aż takich inwestycji, żeby szukać na dnie morza ropy, ale też jako ciekawostka podam, że w Baku dokonano po raz pierwszy na świecie wydobycie ropy z dna morza. I ta idea, to Polacy o tym powinni wiedzieć, należą do Polaków. I co jeszcze, i to jest taki był Polak patriota, bo pomógł w rozwoju jakby przemysłu naftowego, ale bardzo dużo część jakby funduszy, które udało mu się nagromadzić swoją pracą, przekazał Kasi Menowskiego. I ta kasa miała wydawać właśnie takie stypendia dla młodych polskich naukowców. I stąd jest takie porównanie do Nobla, ponieważ Adolf Nobel również w Baku robił, nagromadził duży kapitał i później przeznaczył to na stypendia. Więc Polacy też to, no tak to jest, że stypendia, kapitał pochodził z Baku. Ale prócz tych architektów jeszcze, no architektów jest dużo, ja tylko wymieniłam Płoszko, tak, tak. Ale też był Skibiński, Skurewicz, naprawdę jest dużo, spora ta grupa. I jeszcze jedna osoba powinnam wymienić, miał dwuczęściowe imię, despot, drugą część, przepraszam, nie pamiętam, ale najważniejsze jest to, że był przewodniczącym Rady Miejskiej. I jako właśnie taki był dosyć przychylny do miejscowych i bardzo jest ciepło wspominany przez różne też takie miejscowe organizacje, które działały w owym czasie, ale też przyczynił się do problemu, do rozwiązania problemu braku pitnej wody w Baku. Baku to jest miasto, gdzie naprawdę jest duży problem i była specjalna, nawet zaproszona ekipa, na czele którego stał była szwedzka ekipa z Lindleyem, ale w tej ekipie pracowali głównie polscy inżynierowie, na przykład Paweł Skrzywan. I o tym też powinniśmy pamiętać, czyli też budowanie wodociągów. Czyli nie tylko ropa, ale też woda. Tak, czyli... tak. Ale to nie jest tylko to. Czyli jak już zaznaczyłam, budowanie dróg, kolei, woda pitna, budynki, lekarze, inżynierowie czy nauczyciele. Też wśród tych Polaków, którym szczególnie Azerbejdżan zawdzięczy już jako państwo, prawda, to są były kadry, które pracowali w administracji niepodległego Azerbejdżanu. Jak wiemy, pierwsza Republika Azerbejdżanu powstała w 1918 roku, ale Republika powstała, ale nie było tyle kadrów miejscowych wykształconych, tak, mogli... którzy mogli ten aparat państwa udźwignąć, prawda? I zawsze tutaj... problem nowego państwa, prawda? Tak, szczególnie jak mówię, no tutaj w Azerbejdżanie te braki były widoczne i bardzo dużo, spora grupa Polaków pracowała w administracji państwa i szefem sztabu generalnego był Maciej Sulkiewicz, on akurat był polskim Tatarem, no ale proszę zobaczyć, jakie to jest stanowisko, prawda, i, ale jego małżonka... Takie zaufanie też tak, ze strony tak, i to jest bardzo ważne, a jego małżonka pracowała, bo ja wcześniej wspomniałam o szkole dla dziewcząt, która była otwarta w 1901 roku, budynek był, powstał i jego małżonka pracowała tam, była też główną tak jakby dyrektorką szkoły, to byśmy tak nazwali, oraz też uczyła te muzułmanki nauk świeckich. No i też w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tak, bracia Kruszyńskich, to są bardzo duże nazwiska, już nie takie małe, a jeszcze zapomniałam, ale powinnam do tego, przepraszam, wrócić, do tych platform, bo oczywiście Zgliński dał projekt, pomysł, ideę, ale niestety bardzo szybko zmarł, niestety. Jego ideę kontynuował, jakby zrealizował Paweł Potocki, też Polak. Przybył do Azerbejdżanu, do Baku w 1910
tym roku bodajże. I właśnie miał uczestniczyć przy zasypaniu zatoki. W Azerbejdżanie to się nazywa Zatoka Bibi Heybet, ale on oślep niestety w 1920 roku, ale miał tak ogromną wiedzę, że władze uznali, że warto zatrzymać go i on kontynuował i jako niewidomy doprowadził do tego właśnie, że na tej zatoce Bibi Heybet, jak już zaznaczyłam, po raz pierwszy na świecie wydobyto ropę z dna morza. Zostawił testament, prosił go pochować na tym i rzeczywiście został pochowany. Z tego co pamiętam, w 2000 chyba, że w 2005 roku jego grób został odnowiony przy współpracy polskiej ambasady oraz azerbejdżańskiej kampanii naftowej SOCAR, jeżeli się nie mylę. I teraz to też stało się takim miejscem, gdzie oficjalnie polskie delegacje jeżdżą, tak? I trzeba przyznać, naprawdę Azerbejdżanie z wielką wdzięcznością wspominają tych Polaków. Są Azerbejdżanie lubią, pamiętają. Azerbejdżanie, tak, pamiętają. Nawet, jak mówię, to były takie pomysły, które też pomagali miejscowym, tak? Makuszewicz chyba, dobrze pamiętam nazwisko, ten, który już mówiłam, przyjechał do Azerbejdżanu jako wojskowy, ale później zrezygnował i wnioskował o udzielenie mu 10 hektarów ziemi, udzielono mu tą ziemię, otworzył tam rezerwat i wynalazł około 60 rodzajów gatunków flory i fauny i jednocześnie, proszę Państwa, w Azerbejdżanie, szczególnie w rejonie centralnym i w Abszeronie, to jest dosyć gorący klimat i wilgotny. I stąd bardzo szybko się szerzyły epidemie. I on zaproponował sadzenie eukaliptusa czy jakichś tam gatunków drzew, nie jestem specjalistą, co powodowało zmniejszenie wilgoci i to też przyczyniło się do, że owady, epidemii, tak? Że zmniejszenie owadów i w naturalny sposób zatrzymał na przykład rozwój malarii w tych regionach. Ale oprócz takich rzeczy, które dzisiaj my odkrywamy, oczywiście jak już zaznaczyłam, też chociażby pierwsza osoba, która po raz pierwszy przetłumaczyła Koran na, jakby to powiedzieć, na literackie, to znaczy poetyckiej formie, to był Szumowski, urodzony w ogóle w mieście Szamachy, bo jego rodzice przyjechali w okresie I wojny światowej, zostali i on właśnie w azerbejdżańskim mieście Szamacha rósł i tam poznał muzułmanów i później już kontynuował i jest jednym z najbardziej czołowych orientalistów w ogóle w Rosji. Dużo polskich orientalistów kształciło się w Rosji. Tak. Więc. I też tutaj też trzeba powiedzieć zasługi też tamtej strony trochę, jeżeli mówiła o tym, co pani wspomniała, że na czele orientalistyki w Petersburgu był Kazembej Topczybaszow. I między innymi Aleksander Hoćko był jego studentem, więc on też wykształcił niejedno pokolenie, przypuszczam, polskich orientalistów, które w rosyjskich uczelniach się kształciło. No i tyle, jeżeli chodzi o tych prawda, dobrowolnych. Teraz chciałam przeskoczyć troszkę na drugą stronę. Czy Azerbejdżanie przyjeżdżali do Polski. Czy w Polsce możemy znaleźć jakieś takie świadectwa tej wspólnej historii, gdzieś tych wspólnych stosunków? O tyle, gdy mówimy o Polakach w Azerbejdżanie, proszę wierzyć, że naprawdę się streszczałam. To można pisać, bo każdy z tych dziedzin, prawda, nie wiem, czy książkę trzeba było. Są. I tutaj muszę wspomnieć świętej pamięci profesora Chodubskiego, Andrzeja Chodubskiego, który napisał niejedną książkę, z tym, że on głównie jakby się zatrzymał, jego badanie na latach 60., prawda, XX wieku. No ale to jest jakby fundamentalne prace po tych badaniach. O tyle, jak mówię, możemy mówić o całych monografiach, które by opisały obecność, rolę Polaków w rozwoju nauki, w ogóle w rozwoju cywilizacyjnym Azerbejdżanu. O tyle w tamtą stronę tego nie jest tak dużo, ale są. I pierwszy na przykład
płyta Muğam, z którego to jest taka muzyka klasyczna Azerbejdżanu, którą Azerbejdżanie są dumni, po raz pierwszy była nagrana na głos w Warszawie, tak? I to jest był słynny Dziapar Garyak do Oglu, wybitny azerbejdżański wykonawca Muğamu, wybitna postać dla azerbejdżańskiej kultury i nagrano jego głos właśnie w Warszawie. I oczywiście w tym okresie też przypuszczam, że w ramach wojska carskiego sporadyczny jakiś trafiały, prawda, te osoby z Kaukazu. Natomiast jeżeli mówimy o dużej obecności i kontaktach z Azerbejdżanem, no tutaj to jest głównie okres międzywojenny i to jest związane z polityką wschodnią obozu Piłsudskiego, która dążyła do stworzenia państw buforowych pomiędzy Rosją a Polską, prawda? Tutaj nie tylko chodzi o Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś, w tym kraje kaukaskie i Polska jako jedyny kraj, bo na Zachodzie bardzo dużo się pisze, mówi się o tym groźbie komunizmu, nie wiem, o czym, czerwonym terrorze, owszem, ale Polacy po raz pierwszy rozpoznawali już w momencie, jak bolszewicy zaczęli odbudowywać wpływy byłego Imperium Romanowów, że tak naprawdę charakter Rosji się nie zmieni. I jedynie można ją osłabić poprzez wzmocnienie dążeń niepodległościowych narodów, które zamieszkują wtedy Imperium. Rosję, później, prawda, gdzie Rosja najpierw budowała tak zwane marionetkowe rządy, a później, wiadomo, scalała ich w ten Związek Radziecki, jednoczyła w ramach Związku Radzieckiego. No i wracając do tych lat 20., w momencie po wprowadzeniu reżimu komunistycznego, w azerbejdżańskiej historiografii czasami to się mówi okupacje, to są rozbieżności, czy nazwać to okupacją, dlatego że oficjalnie miejscowi komuniści dokonali rebelii, no ale jednak ja uważam, że to była okupacja, bo to wszystko było, wiadomo, zaplanowane i według planu szło. I po okupacji Azerbejdżanu przez bolszewicką Rosję zaczynają się na szeroką skalę represje. Przede wszystkim wobec osób związanych z Republiką, tak, i z ruchem narodowym. Mam na myśli tutaj Narodowa Partia Musawat. I pierwszym krajem, gdzie ci ludzie uciekali, ale nie tylko, żeby było jasność, uciekali również też inteligencja, bo bolszewicy wraz z wprowadzeniem systemu komunistycznego też wprowadzali pewną ideologię, więc każdy, kto im nie pasował, to uciekali. Natomiast do Polski głównie przybywała polityczna emigracja, tutaj muszę zaznaczyć, ze względu na to, że jakby ze względu na bliskość Turcji i kulturową, i językową, i geograficzną, większość emigracji azerbejdżańskiej udawała się do Turcji lub do Iranu. To były dwa takie naturalne kierunki. Natomiast sytuacja w Turcji się dla emigracji politycznej, jeszcze zaznaczę, azerbejdżańskiej, pogarsza się już pod koniec lat 20., to jest 28-29 rok, tutaj pani na pewno wie lepiej, ja jakby to znam z perspektywy azerbejdżańskiej emigracji, gdzie już zaczynają tureckie władze zamykać pisma emigracyjne. No, w ogóle już wtedy zaczynają jednak narzucać tą swoją jednopartyjność, która była pilnowana, żeby jednak nie było rozbieżności. I tutaj też jakby, a na terenie Turcji właśnie polska placówka na przykład w Ankarze nawiązała kontakty z emigracją kaukaską, nie tylko azerbejdżańską, i inspirowała, to już mamy odnotowane, to jest już szeroko też omówione w polskiej historiografii, również nieskromnie zaznaczę, że też mój doktorat zawdzięczam temu tematowi. Więc jakby penetracja azerbejdżańskiej emigracji przez polskie władze, przez Wydział Wschodni, polskie MSZ, zaczyna się już w latach 20., ale na terenie Turcji, prawda? Wspomaganie finansowe czasopism, czy jakby inspirowanie ich do stworzenia szerszych struktur, nie tylko, prawda, nie wiem, azerbejdżański centrum czy gruziński, ale starano się, żeby występowali jednym głosem.
głosu, no bo Polska skonsolidować tak, zakładała, że po rozpadzie Rosji bolszewickiej te małe państwa nie będą miały szans na taką rywalizację z Rosją, a razem mogą coś też znaczyć też dla innych krajów, mocarstw chociażby zachodnich. Ale już, jak już zaznaczam, te kontakty Polski z emigracją azerbejdżańską już zaczynają się w latach 20., ale już w 29., w 30., w obliczu trudności, jakie doznały w Turcji, zaczynają przyjeżdżać do Warszawy i takie centrum przemieszcza się ze Stambułu do Europy. To był głównie Paryż i Warszawa. I też takie ciekawostka, że w 1936 w tym roku w Warszawie odbywa się trzeci kongres partii Musawa, to jest tak, i też do udziału, prawda, w celu udziału na tym kongresie polskie władze pomagali Musawatowi ściągać ludzi, no czołowych przedstawiciele tej partii w Iranie, czy w Turcji, czy w innych regionach, więc i tutaj powinnam wymienić Mehmet Emin Resulzadeh. Gdybyśmy porównali na przykład emigrację ukraińską w tym okresie i azerbejdżańską, oczywiście każdy powie, że Ukraińców tutaj było o wiele, wiele więcej niż tutaj, prawda, był Resulzadeh czy jego sekretarz Mirzebala Mehmedzadeh. Też mieli się różnice językowe na przykład. Tak, ale co jest istotne, na co zwracam uwagę, chodzi o wagę tej Indy. Do Polski przyjechał nie tylko lider partii Musawat, ale ideolog pierwszej Republiki Azerbejdżańskiej. To była postać, wokół którego też szła konsolidacja idei państwowej Azerbejdżanu. Więc to jakby ranga Resulzadeh'ego była zupełnie inna. W Warszawie działał, był otwarty klub Prometeusz, który też rzeszał. Również było czasopismo Prometeusz, to są jakby, wiadomo, nazwa była taka sama. Dobrze było powiedzieć, bo pani powie, o czym jest tak, pani tak, właśnie o tym mówię, bo to tak, jest tak, tak naprawdę, ja opisuję procesy, które w literaturze, czy nawet w takim obiegu dokumentacjach polskich władz była nazywana na przykład emigracja prometejska, tak? Ono właśnie to jest, ta cały ruch dywersyjny Polski nakierowany na wzmocnienie i tych liderów niepodległościowych, czy dążeń niepodległościowych, osłabienie Rosji, no to właśnie to jest to, o czym opowiadam, to jest ruch prometejski. W Paryżu wychodziło pismo Le Prometeus i od tej nazwy, i też są spory, kto pierwszy dał tą nazwę Prometeusz. Oczywiście pisałam o Resulzadeh, ja uważam, że dlaczego nie Resulzadeh też, bo moim zdaniem, generalnie w ogóle postać Prometeusza, który był przykuty do gór Kaukazu, i niósł wbrew, prawda, zakazowi, ale dał ten ogień ludzkości, czyli ogień, w sensie niepodległość, dążenie i tak dalej, był dosyć nośny w emigracji. Właśnie stąd ta nazwa prometejska, czyli od nazwy czasopisma, ale też w Warszawie powstaje klub Prometeusz, on się mieścił na Alejach Jerozolimskich. Tam nawet był oddział, taka sekcja dla kobiet, dla młodzieży. Z Azerbejdżanu również przyjeżdżała młodzież z tej emigracji, głównie z Turcji, ponieważ nie mogli kształcić się, wiadomo, w Azerbejdżanie, a Polska wychodziła z założenia, że kiedyś ci ludzie wrócą i trzeba przygotowywać kadry dla niepodległego państwa, które nie będą zatrute tą propagandą bolszewicką. I stąd w ramach Instytutu Wschodniego, który działał w Warszawie, był udzielona przez, w skrócie powiem, przez polski wywiad stypendia dla tej młodzieży z Gruzji, Azerbejdżanu oraz Północnego Kaukazu, którzy również mieli swoją sekcję w Instytucie Wschodnim. Więc obok tych studentów, tych działaczy politycznych, też byli wojskowi. Wojskowi przybyli jakby i byli jakby na służbie jako kontraktowi. Ich liczba azerbejdżańskich wojskowych w porównaniu na przykład z gruzińskimi też była mniejsza. Jak już zaznaczam, dlatego że jakby większość Azerbejdżanów już zostawała w Turcji. Tak?
im było tam blisko i łatwo ze względu na kulturę i język, ale Mehmed Amin Rasulzadeh, i na to też są archiwalne dane, zwracał się do marszałka Józefa Piłsudskiego z prośbą o przyjęcie azerbejdżańskich wojskowych jako oficerów kontraktowych oczywiście do polskiej armii i Polska przyjmowała tych ludzi, oczywiście kierowała do różnych, prawda, kursów, szkoleń wojskowych i jednym z takich najbardziej słynnych, który się zasłynął dla historii Polski jest Welibej Yadigar, który tutaj już jakby doszedł do stopnia pułkownika Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Zarówno służył jak w czasie międzywojennym Wojsku Polskim, ale też podczas Powstania Warszawskiego, mimo że jako obcykrajowiec Niemcy dawali taką możliwość opuszczenia tym obcykrajowcom, prawda, okupowanej Polski, ale on wrócił do Warszawy i tutaj tworzył organizacje, przepraszam, jednostki, nie organizacje, a jednostki wojskowe. I zmarł w Argentynie później, jak emigrował, ale z tego, co pisze jego córka, miał taki testament, bo on uważał, że on miał dwie ojczyzny, Azerbejdżan i Polska. Do Azerbejdżanu nie chciał, żeby serce wracało, bo tam rządzili komuniści, więc powiedział swojej córce, że chciał być, żeby jego serce spoczęło na polskiej ziemi, jak pójdą komuniści. I już, już jak Polska, już niepodległej Polsce, tak powiem, został, jego córkę to z wielkim trudem, udało jej się te szczątki tutaj przywieźć i w asyście kampanii wojskowej Welibej został pochowany, Yadigar Welibej został pochowany. Też taka ciekawostka, że nie, nie było też Polka. W Warszawie, tak. I na cmentarzu tatarskim. No, to jest właśnie w Warszawie taką historycznym cmentarzem muzułmanów, był cmentarz tatarski i on tam został pochowany. A wracając jeszcze do postaci Resulzadego, bo to jest też taka ciekawostka, że no, działał oczywiście w imieniu niepodległego Azerbejdżanu, dużo w Warszawie wydał książkę Azerbejdżan, walcz o niepodległość w języku polskim w 1938 roku. Tak. Generalnie też próbował w Berlinie czy w takich miastach, gdzie się, no, wiadomo, pod koniec lat 30., szczególnie w Niemczech, gdzie wiadomo, że układ sił się zmieniał i gdy, prawda, ta władza przyszła do władzy taką retoryką antykomunistyczną, też tam azerbejdżańska emigracja była dosyć aktywna, żeby zwrócić uwagę na tę kwestię, ale dzięki służbom, polskim służbom został w 1939 opuścił Polski, bo był dosyć, jak ja już zaznaczyłam, bardzo ważną postacią. Opuścił Polskę, ale zabrał ze sobą część Polski, mianowicie miał żonę Polkę, panią Wandę, kobietę, która dużo mnie inspiruje, zupełnie przypadkiem, bo pisałam o Resulzadeh, o jego ideologii i jego pracach, prawda, i trafiłam na panią Wandę, która opuściła Warszawę i dołączyła do swojego kochanego męża. On jej pomógł załatwić turecki paszport, więc tak ona mogła opuścić. Czyli oni wyjechali do Turcji po prostu. Tak, tak, bo mówimy o okresie już okupacji niemieckiej. Ona dzięki niemu opuściła okupowaną Warszawę, dołączyła do niego, on wtedy przebywał w Rumunii, później całą tą wojnę, no to dosyć długa historia, fascynująca, ale długa, aż w końcu w 1947 roku zamieszkała z nim w Ankarze. On zmarł w 1955 roku, ona była samotna, brakowało jej Polski, brakowało jej polskich świąt, ale mimo to, jak czytałam jej listy, byłam
tak bym chciała ją przytulić. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo ona borykała się z dużymi problemami finansowymi, zresztą jej mąż, ale mimo to bardzo dbała o jego dziedzictwo, żeby to się nie utraciło, żeby to się nie zgubiło, tak? I w Muzeum Historii Azerbejdżanu wisi flaga niepodległego Azerbejdżanu, żeby była jasność, bo dzisiejsza flaga Azerbejdżanu to jest ta flaga, która została wzniesiono w 1918 roku, bo bolszewicy w 20 roku, bo po przemianie ustrojów, o której wspomniałam, zmienili flagę, hymny i tak dalej, a jakby współczesny Azerbejdżan, ten, który istnieje od 1991 roku, nawiązał znów do tamtej flagi, do tamtego hymnu. No więc ta trzykolorowa flaga Azerbejdżanu, o której Resulzadeh mówił, że raz wniesionej flagi nie da się już opuścić, to znaczy już, jeżeli państwo powstało, już nie da się tego cofnąć, tak, nie da się tego cofnąć. No więc w Muzeum Historii Azerbejdżanu wisi ta trzykolorowa flaga, którą ona ręcznie, czyli pani Wanda Resulzadeh, którą on tak kochał, nazywał ją Leila. Zaraz powiem, bo pani wie, ale żeby słuchacze też widzieli. Pani Leila wraz, my to mówimy do pani Wandy Leila Hanym. Leila Hanym ze swoim mężem ręcznie, bo wtedy nie można było kupić, bo nie było państwa azerbejdżańskiego tego, prawda? Tak, ręcznie, no przypuszczam, że mąż jej pomaga w proporcjach, ale ona to szyła, Polka, więc jej też ja jako Azerbejdżanka jestem wdzięczna i żałuję, że nie mogę jej tego podziękować, ale napisałam artykuł i mam nadzieję, że pamięć o niej też będzie w Polsce, dlatego że ona była też patriotką. Ona była polską patriotką i jak czytam listek, ona, jakby to powiedzieć, boli ją, że część Polaków traci swój język. Ona zbierała książki polskie specjalnie i przekazała Bibliotece Narodowej w Turcji, żeby dla Polonii, tak, dla Polaków zostawić. Też wchodziła w kontakt z emigracją, polską emigracją, tą niepodległościową w sensie, tak, w Londynie. Czy Stanach Zjednoczonych, więc takie losy naprawdę zarówno, jak już zaznaczyłam, ideolog azerbejdżański pierwszej republiki nazywał swoją Wandę Leila, to z poematu Leila i Mejnun, Leila i Szaleniec, gdybyśmy by przetłumaczyli, to jest takie Romeo i Julia Wschodu, tak, i na podstawie, tak naprawdę jest legenda arabska, ale na podstawie motywów tej legendy azerbejdżański poeta Fizuli napisał przepiękną poemat, notabene pierwszy duży poemat w języku turkijskim, może tak nazwijmy. W Azerbejdżanie mówimy azerbejdżański, turcy, ale rzeczywiście on pisał w narzeczu bliskim do azerbejdżańskiego. No, to zostawmy, nieważne, w każdym razie nazywał ją swoją Leila, tak, był w niej zakochany i ona do końca życia go nie zostawiła. Tak, przybliżyła słuchaczom, którzy nie wiedzą właśnie, o co chodzi, oprócz tego, że to Leila i Szalaniec. Chodzi o Leilę. Ale chodzi o motyw Leili. Tak. No to trochę jakby odchodzimy od tematu, ale oczywiście Leila i Mejnun. Mejnun to jest od arabskiego dżnun, Mejnun, czyli oszalały. Tak. To jest historia miłości na dzisiejszym byśmy powiedzieli nastolatku, ponieważ oni w szkole się poznają, zakochują się w sobie, ale zaczynają o tym gadać niestety, czyli plotki chodzą. I tutaj Fizuli przepiękne, też od razu zaznaczę, nie tylko Fizuli pisał, prawda, więc tak. Inny, tylko ja zaznaczę, że w Azerbejdżanie bardziej, ponieważ na podstawie poematu Fizulego powstała pierwsza opera azerbejdżańska, Leili i Mejnun, notabene pierwsza opera w muzułmańskim świecie, stąd jakby też popularyzacja poszła na podstawie wersji Fizuliego. Otóż dwóch młodych ludzi zakochanych w sobie, ale niestety tradycja i zabobony wymuszają rodziców Leili zabrać dziewczynkę ze szkoły, bo będą plotkować, będą mówić. I wtedy Kajs, tak było jest prawdziwe imię chłopca, który pochodzi ze szlachetnego, bogatej rodziny też, żeby była jasność, on zaczyna pisać wiersze, szaleje i stąd mówią do niego szaleniec, bo jak można na półwysku
Wysp Arabijskim, prawda, gdzie nie wolno wykazywać swoją miłość, on otwarte miłości. On sprzeciwia się tradycjom, on jest szalony, prawda? Więc to jest taka metafora pewnej. Tak naprawdę ten szalony jest zakochanym, to Fizuli chce powiedzieć. No i dziewczynkę zabierają ze szkoły, chłopak bardzo to przeżywa, ucieka z domu, zaczyna żyć jako pustelnik. To też jest taka pewna metafora, że łatwiej żyć mu wśród dzikich zwierząt, niż wśród ludzi, którzy tak bez miłości, prawda? I to jest też, Fizuli chce przekazać. I Leila zostaje wydana za mąż. Za Ibn Salama, który jest też szlachetny, rozumie, nie chce, bo ona nie chce z nim skonsumować życia małżeńskiego. On to rozumie, szacunkiem do tego podchodzi i czeka, ale jednak jak widzi, jak ona się męczy i umiera też, ponieważ kocha ją, umiera i wtedy Leili się spotyka z Mejnunem. To jest oczywiście, ja w skrócie mówię. Spotyka się. Bardzo chodzi o to, żeby nasi słuchacze zrozumieli, tak, że jaka to jest taka miłość. Tak, to jest taka miłość i gdy Leili spotyka się z Mejnunem, Mejnun, który tak ją pragnie, mówi nie, ja nie chcę, bo jeżeli ja do ciebie się przybliżę, ja cię oczernię, a twoja miłość jest taka czysta. Jeżeli skonsumujemy tą miłość, ona już nie będzie taka idealna, taka czysta, prawda? I stąd miłość Leili i Mejnun jest symbolem miłości platonicznej, czystej, bezwarunkowej i taka miłość, która no niestety obaj, Leili umiera i Mejnun na jej grobie też umiera, więc to jest tak jak mówię, symbol może platonicznej, nieszczęsnej miłości, ale bardzo głębokiej którą nie każdy tak. jest w stanie przeżyć. Właśnie chciałam, że pani powiedziała, żeby słuchacze zrozumieli, dlaczego Leila Hanym jest tak ważna. I on właśnie ją nazywał swoją Leila, swoją ukochaną. I to jest prawda, bo jak już zaznaczyłam, ona do końca swoich dni była przy jego łóżku, ale będąc wierna też Polski, cały czas z jej listów widzę, próbowała uzyskać te różne pisma niepodległościowe i promować. Ona pisze o tym, jakiej brakuje tej polskiej Wigilii. No takie, że już wchodzimy losy, prawda, tych Polaków. A propos, gdy mówimy o losach Polaków, ja doświadczyłam raz taką przykrą sytuację. Chodzi mi o obecną sytuację. Mhm. Polacy w Związku Radzieckim byli uznawani za naród politycznie niepoprawny. Niestety byli prześladowani i bardzo często po prostu podawali w dokumentacji tożsamości, prawda, jako narodowość rosyjską. Niektórzy z nich oczywiście w domach mówili, ale w sytuacji, gdy też nie było kościoła już, prawda, bo jeszcze muzułmanie jakoś meczety przeszli w domy, tak powiem. Nie było meczetów, ale... Inne ma znaczenie sam budynek. Tak, w sensie. Tak, ale rozproszeni katolicy, Polacy, wyznanie rzymskokatolickiego nie mieli takiej możliwości i niestety w jakimś sensie utracili tą tożsamość, ale raz jeszcze podkreślam, trzeba z tego podejść nie potępiać tych ludzi, naprawdę Polacy byli szykowani w Związku Radzieckim. I raz, jak ja zaczęłam studiować język polski, chciałam się pochwalić, mieliśmy sąsiadkę. Ona zawsze się różniła od innych, bo miała takiego jamniczka, taka, jak to powiedzieć, tak schludnie ubrana, taka, no różniła się, szczupła pani. I raz jej się pochwaliłam, że się uczy języka polskiego i zaśpiewała mi piosenkę Góralu, czy ci nie żal? Góralu, wracaj do hal. A ona się popłakała. Ja dotychczas to pamiętam. I wydaje mi się, że sama już jako emigrant jednak, tak? No, jestem Azerbejdżanką, oczywiście jestem tutaj z własnej woli, tak? Z własnej woli przyjechałam i zostałam, jest mi dobrze, ale wydaje mi się, że im robi się starsza, inaczej patrzy na te listy pani Wandy, tak. Czy na te łzy tej kobiety. Tak, to jest tęsknota. Nie chodzi o państwo, chodzi o rodzinę, chodzi o święta. Tak. Ona się popłakała, bo ja zaśpiewałam w języku polskim. To jest też takie... No ale dzisiaj, żeby nie było pesymistycznie, z tego co mi wiadomo,
Polacy starają się, prawda, wracać do korzeni. Tutaj zapewne rola ambasady polskiej trzeba podkreślić. Też, żeby słuchacze zrozumieli, skąd ja mówię po polsku, też o tym powinnam powiedzieć. Już mówiłam, że gratuluję pięknego języka polskiego. Bardzo dziękuję. Błędy, robię błędy. Jak się zmęczę, to niestety robię, ale się staram, ponieważ jestem polonistką. Pierwsze moje wykształcenie ja mam polonistyczne. I w 1996 roku w Instytucie Języka i Literatury Rosyjskiej było tworzone właśnie, później ten instytut został nazwany Bakiński Uniwersytet Słowiański i my tam zaczęliśmy studia, my, czyli ja i 9 moich kolegów, to było 10 osób. Liczba osób na karcie orientalistyce. Ale to rośnie, tak, tak. No ale to był pierwszy rok i pierwsze pytanie, jak ja mówiłam, że uczę się polskiego, to było takie: a po co? Tak, dlatego, że ja mówię 96 rok, nawet tych kontaktów nie było tak, no ale ja uwielbiam język polski, uważam, że jest taki słodki, smaczny i lubię po prostu mówić w języku polskim. No ale wracając do ambasady polskiej, w następnych latach, bo mniej niż wykładała pani Gülerhanım Abdullahbekova, ale już w następnych latach polska ambasada starała się o lektora z Polski i wyznaczała, jest stypendium rządu polskiego, które jest obecnie realizowane w Studium Europy Wschodniej. Więc takich osób jak ja dużo skorzystało z tych stypendiów i przyjechało do Polski. Tutaj też jakby zaznaczam, uważam, że bardzo dobro, bo dzisiaj jak nawet rozmawiamy ja czy moje koleżanki, naprawdę jesteśmy czasami bardziej polscy niż Polacy, tak? Bo, ja na przykład już zawdzięczam rozwój swojej kariery i już swoje życie, już jestem związana z Polską i też polska ambasada też dużo robi w kierunku, wydaje mi się, bo po prostu śledzę parę ich takich przedsięwzięć dla konsolidacji polskiej Polonii i żeby jednak nie tracili kontaktu z ojczyzną. Zarówno, no wiadomo, w tej chwili Kościół nie jest tylko polski, tam są też rodziny chociażby tych różnych pracowników, którzy pracują w firmach zagranicznych, czy z innych zachodów. W ambasadach czy w firmach zagranicznych, tak? I też tworzy się taka, mam nadzieję, że odbuduje się ta tkanka Polski, bo Polacy naprawdę są potrzebni w Azerbejdżanie i ja uważam, że mieliśmy szczęście. Że jakby sama ta, jakby tak się mówi, szczęście w nieszczęściu. Jakby sama okupacja była zła, ale nie można negować tego rozwoju cywilizacyjnego. Chociażby jak już zaznaczyłam, bo przecież później to wszystko zostało, tak, prawda? Rozwój przemysłu, czy mapy, jakie Polacy robili. Owszem, jakby w imieniu Imperium Carskiego, tak? Ale jednak to zostało nam, prawda? Te drogi, kolei, mapy, różne urządzenia. No owszem, tak. I też tego nie zaznaczyłam, że w parlamencie pierwszej Republiki Azerbejdżanu był Polak Wąsowicz. On, żeby móc zasiąść, to by też Polacy nie obwiniali go, żeby móc zasiąść w azerbejdżańskim parlamencie, on musiał mieć obywatelstwo. I dlatego rzekł się polskiego, bo po prostu nie przyjął, bo później Polska wydawała dokumenty po pierwszej wojnie światowej. On przyjął azerbejdżańskie obywatelstwo, ale reprezentował Polonię w parlamencie. I jedne z takich jego przemówień, gdy mówiła się o bolszewikach czy okupacji rosyjskiej, naprawdę są tak patriotyczne i z takim wsparciem dla państwowości Azerbejdżanu wypowiada, że mnie to napaja dumą i też otaczam do pewną sympatią. No i krótko mówiąc, Polacy są lubiani i bardzo powinni o tym pamiętać. Tak. Dlatego tym bardziej się cieszę na to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że właśnie z takiej rozmowy najwięcej osób może skorzystać. Chciałabym jeszcze na koniec panią zapytać o pani książkę, którą pani za niedługo wyda. Pani mogła coś o niej powiedzieć. Ja tą książkę, przyznam, że od dawna próbowałam i teraz
mam nadzieję, że to się uda we współpracy ze Studium Europy Wschodniej, które również jakby jest zainteresowane, od lat zajmuje się badaniem ruchu prometejskiego, chociażby organizuje konferencje prometejskie i zaprasza naukowców z różnych części świata, bo to też jest ważne. Przez to, że ta emigracja była rozproszona, część archiwów znajduje się w Warszawie, część w Budapeszcie, czy w Buchareszcie, czy w Rosji, tak? Bo niestety podczas okupacji Warszawy bardzo dużo dokumentów było wywożone do Moskwy z polskich archiwów. I gdy myśmy się spotykamy, też bardzo polscy naukowcy, którzy bardzo dużo zrobili dla badania śladów polskiej migracji, i takie konferencje są bardzo ważne. I jakby stąd jakby pomysł, żeby właśnie to robić ze Studium Europy Wschodniej. Mam nadzieję, że powstanie książka, gdzie ja opisuję, to jest na podstawie mojego doktoratu, to jest praca naukowa, działalność polityczna i publicystyczna Mehmeda Emine Resulzade. Ale na tle tych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce, właśnie też tam opisuję te kontakty, jakie próbowała Polska nawiązać z pierwszą republiką, jakie miała wizje, sojusze. No i proszę trzymać kciuki, może mi się w końcu uda. Trzymamy i czekamy. Marzę o tym. Ale o pani Wandzie Resulzade, ponieważ to jakby wyszło, jak mówiliśmy o Polakach, tak hobbystycznie. Tak. To artykuł o niej to będzie oczywiście odrębne i tutaj też bym chciała podziękować jej rodzinie, bo znaleźli mnie, napisali, dla mnie był taki zaszczyt, zaczęli wysyłać, pani Grażyna, może już tak już nazwę, pani Grażyna wysyła mi zdjęcie z młodości pani Wandy i też bym chciała w tym kierunku coś zrobić, chociaż na przykład jej mogiła jest wankarzem, na cmentarzu katolickim i to też trzeba przyznać, że azerbejdżańska diaspora odnalazła, bo też proszę pamiętać, że Azerbejdżanie sami o swojej diaspory mało wiedzieli, bo w okresie radzieckim po prostu nie wolno było o tym mówić, bo historia milczała. Były jakieś takie wspominanki, tak? Jakieś burżuazyjne, używając nomenklatury, burżuazyjne, nacjonalistyczne rządy Musawat, ale szczęśliwie, prawda? My tutaj uśmiechnęliśmy, tak. Socjalizm uśmiechnął się do nas i w końcu do nas dotarł, ciągle szliśmy do tego socjalizmu. Więc i stąd też proszę zrozumieć, dlaczego mówię, że teraz ta mogiła pani Wandy została, bo azerbejdżańska emigracja, czy my dopiero teraz jakby odnajdujemy swoje dziedzictwo z początku XX wieku. I ona jest o wiele więcej w Warszawie. Znalazłam bardzo dużo artykułów Resulzadego, który się nazywał nawet tak. Wiadomo, że nie on pisał po polsku, ale to mnie ubawiło. Rzeczpospolita, Azerbejdżan, takie używanie takich polskiej terminologii, Rzeczpospolita azerbejdżańska. I stąd jakby to dziedzictwo intelektualne naszych polityków, naszej inteligencji też znajduje się w Warszawie. Stąd mam nadzieję, że ta książka będzie przede wszystkim może przydatna dla mnie, bo ja też odkryłam dużo rzeczy dla siebie. Myślę, że dla nas, trukologów też. Mam nadzieję, jakoś skromnie się przyczynić do rozpowszechnienia wiedzy o tych stosunkach też polsko-azerbejdżańskich. To ja tym bardziej czekam i czekam na artykuł Wandzie. Bo jak niektórzy z plakatów wiedzą, a drugie mam Wanda, więc tym bardziej jest już mi ta postać bliższa, choć dopiero od pani teraz więcej ja nie usłyszałam. Tak. Dziękuję pani doktor za to spotkanie. To ja dziękuję. Za to, że tyle ciekawych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć o relacjach polsko-azerbejdżańskich, Polakach w Azerbejdżanie. Myślę, że to jest bardzo potrzebne właśnie, żeby pokazać, że jednak ci Polacy w Oriencie byli, oni naprawdę dużo zrobili i są takimi naszymi ambasadorami, historycznymi ambasadorami sprawy polskiej i polskiej kultury, polskiego dziedzictwa i dobrze się zapisali w historii tych narodów, więc tym bardziej mi się wydaje warto o tym pamiętać i powtarzać, bo to są takie pozytywne wspomnienia, które budują nasze dobre relacje. To ja dziękuję i chciałabym skończyć teraz, jak pani mówiła, to w głowie szybciutko myślę, jak mogłabym skończyć? I pomyślałam, że w książce Azerbejdżan walce o niepodległość Resulzade pisze, że jak my możemy odwdzięczyć się Polsce? My jako traciliśmy ojczyznę i krajowi, który nas przyjął, zgarnął, jak możemy się odwdzięczyć? I on odpowiada, niepodległym Azerbejdżanem. Więc to też warto pamiętać, jak mówię, zasługi
polskie są, Polaków są niezastąpione. Polacy powinni być dumni ze swoich rodaków i ponawiam swój apel, aby jakieś, no nie wiem, może nie wszystkich, ale wycieczki polskich... śladami polskiego dziedzictwa. Tak, naprawdę powinni po prostu zobaczyć budynki budowane przez polskich architektów. To jest minimum, minimum. Dziękuję bardzo raz jeszcze i dziękuję wszystkim Państwu, że dzisiaj byliście z nami. Zapraszam na kolejne odcinki właśnie z cyklu Jak Polacy budowali Orient.